Zapyta ktoś, dlaczego 8 pomysłów, a nie 10? Cóż, mógłbym dać 5 i wydaje mi się, że to by wystarczyło, ale ja dorzucam jeszcze 3, a na sam koniec daję jeszcze 2 dodatkowe rady. Ja nazywam się Piotrek Trybalski, a to jest program Fotograf w podróży. Portret w podróży. Odkąd prowadzę grupę Fotografowanie w podróży na Facebooku i co czwartek spotykamy się na spotkaniach na żywo tutaj na YouTubie i omawiamy fotografie, zauważyłem, że zdjęć portretowych jest bardzo, bardzo mało. Wynika to z bardzo prostej zasady, bardzo prostej rzeczy, mianowicie z tego, jaką specyfikę ma, czym cechuje się podróżowanie. Podróżowanie to jest rzecz, która jest... przeminęło z wiatrem. Jest właśnie przemijająca. Jesteśmy w miejscach, jesteśmy w sytuacjach, które przemijają, które trwają jedynie chwilkę, w których jesteśmy gośćmi, w których nie jesteśmy w stanie, no, w zasadzie w żaden sposób, czy też w dużym stopniu nie jesteśmy w stanie oswoić ani siebie, ani tych, których chcielibyśmy portretować. W takiej sytuacji zrobić portret, w jaki sposób sfotografować kogoś, tak żeby te zdjęcia były, no właśnie jakie? Egzotyczne, estetyczne, a może wnoszące jakąś narrację. Portret narracyjny, taki, kiedy patrzymy na kogoś sportretowanego, to wiemy o nim bardzo, bardzo dużo. Ta specyfika podróżowania wymaga od nas pewnego i przygotowania się do portretowania w podróży, ale też wyrobienia w sobie pewnych nawyków, czy też technik, 8 kroków, które dzisiaj podam Ci, które na pewno pomogą, aby właśnie w tej sytuacji, która przemija bardzo szybko, w jakiś sposób, jakimś cudem zrobić portret, który będzie dobrym portretem. Takim, na którym będziemy chcieli zawiesić oko, na którym widzowie naszych, Twoich zdjęć będą chcieli zawiesić oko i który będzie do nas w jakiś sposób przemawiał. Zacznę od rzeczy, która z mojego punktu widzenia, osoby, która dosyć dużo portretuje w podróży, jest najważniejsza. To będzie rada ekstra. Może to zabrzmi brutalnie, ale są osoby, które są fotogeniczne i są osoby, które nie są fotogeniczne. Tak jak przenosząc to na przykład fotografię krajobrazową, są widoki, które patrzymy i widzimy i one świetnie wychodzą na zdjęciach i są takie, które nie wiadomo, co zrobilibyśmy, na tych zdjęciach nam nie wyjdzie. I z tym się trzeba pogodzić. To jest coś, no, na co nie mamy zbyt wielkiego wpływu. Z czego wynika ta fotogeniczność ludzi bądź brak tej fotogeniczności? Z wielu przyczyn. Abstrahując od urody, żeby nie było, fotogeniczność w moim świecie wartości i w ramach mojego doświadczenia fotograficznego nie ma w zasadzie żadnego związku z urodą. Ta fotogeniczność wynika z różnych elementów, które też stanowią elementy składające się na te moje 8 rad dotyczących fotografowania portretowego, które chcę Ci dzisiaj przekazać. Zacznijmy od rzeczy, która determinuje w dużej mierze większość portretów w podróży, o której bardzo, bardzo wiele osób po prostu zapomina. Jeśli jest przed nami osoba, która jest ubrana bardzo kolorowo, która jest ubrana bardzo wzorzyście, w momencie, kiedy postawimy ją na tle, które będzie właśnie kolorowe, wzorzyste, no to dostaniemy coś, co ja nazywam kolorystycznym, strukturalnym kociokwikiem. No i nic z tego dobrego nie wyjdzie. Dlatego im bardziej równe tło, im bardziej spójne tło, im ma ciekawszą też fakturę, ale neutralną, tym lepszy nasz portret. Z takiego tła jesteśmy w stanie wyjąć danego człowieka, skupić uwagę widza naszej fotografii na naszym modelu, na osobie, którą fotografujemy, a niekoniecznie na tych wszystkich jakichś tam didaskaliach, które gdzieś tam się w tle znajdują, w jakichś strukturach, szczególnie liniowych, czy też kolorystycznych. Błąd, który jest często popełniany, gdy ktoś, kto fotografuje, nie za bardzo zwraca uwagę na tło, to jest postawienie osoby stojącej w cieniu na tle jasnego tła, albo światła wręcz. Ja robię wręcz odwrotnie. Staram się zawsze, zawsze mieć światło za plecami, tak żeby wywołać efekt odbicia światła w oczach mojego modela.
staram się szukać takiego tła, które będzie albo korespondowało z daną osobą kolorystycznie, strukturalnie, w jakiś sposób dopełniało zdjęcie, które robię, albo wręcz przeciwnie, będzie tworzyło strukturę, która, tak jak na tym zdjęciu, no, pozwala nam wyjąć danego człowieka z tego tła w taki sposób bardziej zdecydowany. Bliżej w tym miejscu jest do tak zwanej ramy, ale o ramie zdradzę już tutaj sekret, porozmawiamy sobie chwilkę dalej. Szukając teł, staram się dopasować też to tło do osoby, którą fotografuję. Czasami jest to proste, bo fotografuje się osoby w ich miejscu pracy, w miejscu jakiejś tam aktywności, czy zawodowej, czy prywatnej, czy jakiejkolwiek innej, i po prostu takie miejsce pasują. A czasami no, trzeba się troszeczkę nagłowić, trzeba się trochę zastanawiać, nachodzić, żeby takie miejsce znaleźć. Przykładowo ta fotografia, którą bardzo, bardzo lubię, zrobiona w Egipcie, powstała w taki sposób, że fotografowałem mamę tego małego chłopca, który to pozuje mi tak pięknie na zdjęciu. Mama wspaniale wystawała sobie z tego okienka i no, cała scena wyglądała bardzo, bardzo ładnie, bo było bardzo fajne światło, ono delikatnie oświetlało twarz tej pani, ale kiedy mnie zobaczyła, momentalnie się cofnęła. Kiedy ja to jakby nastawiałem się na to zdjęcie, kiedy się do niego składałem, mówiąc brutalnie, to są jeszcze dawne analogowe czasy, fotografuję tutaj aparatem analogowym na slajdzie, to ten młody chłopiec stał do mnie tyłem. W momencie, kiedy zauważył, że mama cofnęła się, momentalnie się do mnie odwrócił i w tym momencie zacząłem fotografować. No i efekt jest taki, jaki widzisz tutaj na zdjęciu. To zdjęcie z Argentyny, z Buenos Aires, gdzieś suburbia miasta, miejscówka taka troszeczkę mniej bezpieczna, o czym się dowiedziałem nawet nie po, a nim się tam wybrałem, ale interes miałem taki, że podjąłem ryzyko, gdzie znajdowało się mnóstwo osób, no można powiedzieć takich, które wyglądały dosyć no, może nie tyle co przerażająco, ale budziły respekt, powiem delikatnie. Ja w taki tłum się wbiłem, w taką grupę się wbiłem, wszyscy panowie byli, bo to sama męska grupa, zaskoczeni. Znalazłem najbardziej wytatuowanego, który wydał mi się najbardziej, cudzysłów, groźny. Tuż obok był fajny mural i poprosiłem go o pozowanie i oczywiście rozbroiłem całą tą sytuację, bo to moje bardzo szczere, otwarte zwrócenie się, czy możesz stanąć na tle tej ściany, a ja zrobię ci zdjęcie, no totalnie rozbroiło całą atmosferę. Tło jest kluczowe, szczególnie wtedy, kiedy nasz model, tak jak wspomniałem, jest w jakiś sposób w chaosie kolorystycznym. No tutaj wiadomo, to tło wręcz uzupełnia nam całą historię, bo tak naprawdę fotografujemy kilka osób, a nie jedną, ale w tym miejscu widać, że gdyby ten facet z drabiną szedł, był sobie na jakimś innym tle, mniej równym, bo tutaj mimo, że ta cegła wprowadza jakąś strukturę, ale wprowadza taki ciągły rytm, który właśnie daje nam taki fenomenalny pattern, no tego portretu nie udałoby się za nic w świecie sfotografować w taki właśnie sposób. Tło związane jest w sposób może nie tyle co nierozerwalny, ale dosyć duży związek posiada z kolorem. Z kolorem tych osób, które fotografujemy. Powiedziałem na początku, że nie wszystkie osoby są fotogeniczne. Piłem tutaj też między innymi do tego, jak dana osoba jest ubrana. Co na sobie ma, czy ta odzież jest kolorowa, czy jest wizualnie po prostu interesująca. Cały czas z tyłu głowy mamy to przekonanie, że my fotografujemy, próbując w jakiś sposób zinterpretować tą fotograficzną rzeczywistość, wybierając z niej w podróży no, rzeczy, które będą łapały za oko. Już na tym etapie nie rozważajmy, czy to, co pokazujemy, jest prawdziwe, nieprawdziwe, czy to jest egzotyka, czy to jest estetyka. Do tego może gdzieś tam na samym końcu dzisiejszego nagrania dojdziemy. Niemniej jednak wyszukujemy rzeczy, które łapią za oko. Kolor jest takim elementem. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię poszukiwać koloru, szczególnie wtedy, kiedy myślę o fotografii portretowej czarno-białej. Kolor dodaje dynamiki, kolor dodaje radości, kolor dodaje
elementów pozytywnych w portrecie w podróży. Zawsze, gdy widzę coś, kogoś bardzo kolorowego, z tyłu głowy mam myśli, jak ten kolor wykorzystać, jak pokazać, no, zgrać w jakiś sposób charakter danej osoby, właśnie z tym, jakiego koloru używa, w co jest ubrana, bądź jakie elementy kolorystyczne, tak jak ta pani tutaj w Wietnamie niesie ze sobą. Staram się oddawać kolor, oddawać charakter za pomocą koloru, co się za tym kryje. To zależy tak naprawdę, kogo fotografujemy. Jeżeli, tak jak w przypadku tamtej pani, mamy radość, mamy pewien rodzaj zasób, no, pozytywnych emocji, to ta kolorowa tęcza, może wróćmy do tego zdjęcia, ta kolorowa tęcza parasola dosyć dużo tutaj wnosi. W tym przypadku żółty kolor, zobaczcie, tak naprawdę tutaj jest dupleks kolorystyczny, dwa kolory, mina, która jednoznacznie pokazuje pewien rodzaj nieśmiałości. Ten portret wykonałem dawno, dawno temu w Mali, gdzieś nad Nigrem, takiego malucha spotkałem i zrobiłem mu całą sesję, wyszukując fajne tło, bo za nim jest, jak widać, takie dosyć monochromatyczne, ładne, estetyczne, kolorystycznie tło. No i ten maluch właśnie sobie na tym tle pasuje, a żółta koszulka nawiązująca jasnością, nawet nie tyle co kolorem, do białek oczu, i ten gest dodaje nam tutaj takiego fajnego, kolorystycznego anturażu. Myślę, że dużą robotę robi właśnie ta żółta koszulka na tym zdjęciu. Tak samo jak na tym monochromatycznym portrecie jednego z sadhu gdzieś pod Katmandu w Nepalu, który, no, w sposób monochromatyczny by nam się tutaj pięknie zarysował, gdyby nie to, że jest umalowany takimi, a nie innymi barwami, które to właśnie barwy, bardziej niż sam sadhu, bo takich zdjęć sadhu to już mam kilka, a w internetach jest ich miliony. Tutaj mocno te kolory zagrały. Znowu ta fotografia i to zdjęcie grupy młodych osób, które sobie wypoczywają, to jest w Wielkiej Brytanii, w Anglii, na jednym z festiwalu serii Womad. Tutaj kolor robi nam rytm. Tutaj kolor wprowadza nam taką dosyć rozedrganą, kolorystyczną strukturę, z której to struktury, moim zdaniem, ona nawiązuje do swoistego jakby charakteru tejże młodzieży, tego, co młodzież sobą reprezentuje, czyli energii w tym przypadku, chociaż do końca tej energii na zdjęciu nie widać, ale to nie ma znaczenia, więc te główki gdzieś tam zanurzone w tych tutaj kolorach. I nagle pojawia się ta jedna postać w okularach zielonych na czole, która patrzy centralnie na mnie wprost, wystając z tego kolorystycznego chaosu. Znowu tutaj w Trinidadzie na Kubie, kiedy gdzieś tam przechodziliśmy sobie w czasie warsztatów fotograficznych i fotografowali, zauważyłem tychże tutaj hodowców kogutów, którzy gdzieś tam też przechodzili się na jakąś pewnie kolejną walkę kogutów albo z którejś walki kogutów. No i nie dało się przejść obojętnie obok takiej mody, obok takiego zestawienia kolorystycznego. No sami widzicie, że to po prostu wygląda pięknie. Kwestia była tego, żeby postawić na jakimś tle w miarę neutralnym, żeby te kolory wyszły. Drzwi nam tutaj, no, zrobiły robotę, mówiąc wprost. I tak, żeby te kolory po prostu zostały wypuklone neutralnym tłem. Tutaj podobna sytuacja. Znajdujemy tło i na tym tle znajdujemy kolor. Kuba gdzieś w Hawanie, moda była parę lat temu, takie właśnie wyszukane kolorystycznie i w formie fryzury. A ja sobie chodziłem i tych pięknie ufryzowanych młodych mężczyzn fotografowałem, właśnie wykorzystując tą prostą zasadę. Szukam fajnego koloru, który będzie się na zdjęciu wyróżniał. Mam całą serię granatowych koszul, całą serię osób, które stoją, pozują mi na w miarę neutralnym tle w granatowych koszulach. Ten pan z Wietnamu, czy ten młody pracownik jakiegoś zakładu obróbki drewna, nazwijmy to tak, tejże tutaj granatowej koszuli. Zawsze taki element granatowy, monokolorystyczny, może nawet nie granatowy, ale taki mocno bijący w oczy, jest czymś, co będzie do portretu przyciągało, co będzie sprawiało, że wzrok widza naszego zdjęcia trafi od razu w portretowaną osobę, skupi się na tym, co najważniejsze, a cała reszta ma tutaj jakby marginalne znaczenie. A
Ale idąc w drugą stronę, kolorem można zagrać też w sposób zupełnie, zupełnie inny. Potraktować kolor jako, powiedzmy, nieistniejący. Tak jak tutaj na tym zdjęciu portretowym z jachtu na Malediwach. Tak naprawdę troszeczkę podpiąłem się nie pod swoją sesję, ale w związku z tym, że byliśmy wszyscy gośćmi na tej samej łodzi motorowej, na tym samym wyjeździe, więc pozwoliłem sobie też dołączyć do tego fotografowania, aczkolwiek moje zdjęcia, bo widziałem zdjęcia autora, były trochę inne. Więc ta pani pozująca właśnie w takiej mlecznej atmosferze, w tych jasnych kolorach, zwróćcie uwagę, że ona zupełnie inaczej wygląda, to jest oczywiste, bo to widać, ale inaczej, inną energię taki portret do nas przekazuje, inną z tego względu, że no, jest bardziej taki delikatny, jest bardziej subtelny. To uderzanie mocnymi kolorami niesie za sobą właśnie to, że te portrety będą bardzo, bardzo wyraziste, będą bardzo, bardzo dynamizowały i podkreślały cechy osoby portretowanej. W tym przypadku jest zabieg zupełnie odwrotny, mianowicie subtelność tego koloru biel, czy też takie acry, no, wpływa na nas nieco inaczej, uspokaja i też lepiej koresponduje z twarzą, z miną tej tutaj portretowanej pani. Powiedziałem o fotografii czarno-białej w kolorze. Bardzo proszę. Ten pan wygląda świetnie z tą rozpiętą kurtką, z tym takim sercowym dekoltem przyciętym na samym dole, z tym takim spokojnym, stonowanym patrzeniem na mnie, we mnie. To jest zdjęcie z warsztatów w Wietnamie, gdzieś tam w Hanoi zrobione. Ale kiedy zobaczyłem tego pana, to on wyglądał tak. Wyglądał tak, miał niebieską kurtkę na zielonym tle i gdybym nie wiedział od razu z tyłu głowy, nie miał przekonania, że ta fotografia zostanie fotografią czarno-białą, to pewnie przeszedłbym obojętnie. Ale wiedziałem, że wykorzystam kolory tego zdjęcia, wykorzystam niebieski, biały, zielony do tego, żeby potem w obróbce pod cyfrowym powiększalnikiem stonizować troszeczkę te kolory, żeby je albo wyciszyć, albo troszeczkę przygłośnić, czyli przygłośnić ten tutaj niebieski, przygłośnić ten zielony, żeby były bardziej wyraziste, czyli bardziej nasycone czernią, a rozjaśnić biały. No i efekt tego jest taki, jaki jest, bardzo kształtny, jeśli chodzi już o samą geometrię tego portretu, ułożenie właśnie i głowy z delikatnym przechyłem i ten sercowaty w kształcie serca dekolt przycięty na samym dole. Zdjęcie moim zdaniem o niebo lepsze od fotografii kolorowej, ale też z tyłu głowy warto mieć świadomość, że w obróbce czarno-białej kolor ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o możliwości edycyjne. Coś, co kiedyś robiło się za pomocą filtrów kolorowych nakładanych na obiektyw, czy też filtrowania, bądź też maskowania pod powiększalnikiem. Dziś wykonujemy to praktycznie w taki sam sposób w cyfrowej ciemni. Jeśli interesują Cię tematy, zagadnienia dotyczące i cyfrowej ciemni, i portretu, to zapraszam Cię na moje dwa kursy. Kurs fotografowania w podróży, gdzie o detalach fotografii portretowej mówię bardzo, bardzo dużo. No i kursy obróbki zdjęć w Adobe Lightroom na poziomie podstawowym i zaawansowanym, gdzie różne techniki obróbki, między innymi portretowe, także omawiam. Te dwie pierwsze rady, te dwa pierwsze pomysły nie do końca były związane z kompozycją jako taką, chociaż i kolor, i tło są elementy kompozycji bez dwóch zdań. Ale teraz skupmy się na tych elementach, które z kompozycją rozumianą sensu stricte jako układ kadru, jako takiego, mają troszeczkę więcej wspólnego. Zacznijmy od pomysłu na tak zwany headshot, czyli zdjęcie wykonane z bardzo, bardzo małej odległości. Chyba najbardziej intymne ze wszystkich portretowych fotografii. Miałem taki okres fotografii, gdzie właśnie takich headshotów robiłem bardzo dużo. Niepełna klatka, bo to późne lata 2000, na to założona 50, obiektyw, światło 1.4, czyli w sumie dawało to 75 mm, no i około 2 z poślizgiem przysłony, czyli bardzo, bardzo mała głębia ostrości i możliwość fotografowania z bardzo, bardzo małej odległości. Jaki był tego efekt?
No ano taki, że zdjęcia nie robiły się same. Że do fotografii trzeba było się mocno przygotować, trzeba było zrobić, poświęcić bardzo dużo czasu i uwagi, przygotować mojego modela, czy też modelkę do fotografowania. Zbliżenie się na pół metra z aparatem do osoby, która jest nam obca, jeszcze z innej kultury, którą my onieśmielamy, niestety, no nie jest rzeczą ładną, nie łatwą, nie zawsze jest rzeczą łatwą. Ale z super pomysłem na dwie rzeczy. Po pierwsze, na intymną fotografię portretową, ponieważ ta bliskość sprawia, że wszystkie rzeczy idą na bok, liczy się to i teraz, co się między nami dzieje, między fotografem a fotografką, a osobą fotografowaną, ale jednocześnie daje nam pewien praktyczny wymiar rezygnacji z tego chaosu, który się kryje wokół fotografowanych osób. Jeśli nie możemy wykorzystać tła, jeżeli tego tła nie ma, jeśli tło jest brzydkie, jeśli tło nie nadaje się do zdjęć i nie mamy możliwości przesunięcia danej osoby gdzieś, to headshoty, czyli takie bardzo duże zbliżenia dają no, duże pole do popisu. Zwróć uwagę na to zdjęcie, na światło, które odbija się w oczach. Tutaj stosuję tą samą zasadę, o której mówiłem chwilę temu, czyli światło za plecami. Zawsze za moimi plecami, bo wtedy ta możliwość odbicia w oczach jest jeszcze większa, tego lśnienia w oczach. Ta możliwość pojawia się raz za raz. Tutaj podobna sytuacja, to jest inne miejsce, ale cały czas jesteśmy w Mali, gdzieś na tamto zdjęcie nad Nigrem, to zdjęcie gdzieś w okolicach Timbuktu, Tuareg w swoim turbanie, bardzo bliski kadr, jeszcze nawet bliższy i w porównaniu do poprzedniego, dokładnie tak samo ostrość na oczach i ostrość i światło za plecami. Tych portretów miałem naprawdę, naprawdę dużo, całe serie, praktycznie całe Mali jeżdżąc fotografowałem w takich bardzo bliskich kadrach. To mi też pozwalało, oprócz tego, o czym powiedziałem na samym początku, czyli wyeliminowania tego tła, które nie zawsze było fajne, intymność, o tym już mówiłem, ale to mi pozwoliło też chronić się często właśnie w takich fragmentach gdzieś tam przestrzeni, elementów, które były w cieniu. Niestety problemem fotografowania w Mali, z którym się wtedy zderzyłem, było to, że uwaga, na pustyni jest dużo słońca i bardzo mało cienia i fotografowanie osób, które mają ciemniejszą karnację, doprowadza do sytuacji, w której kontrast jest tak ogromny, że bardzo, bardzo trudno jest nam po prostu ten kontrast w jakiś sposób skompensować na matryce aparatu. Rozwiązanie właśnie bliskich kadrów, jakby wyszukiwanie takich elementów, które gdzieś tam są zacienione i jakby wciśnięcie tej postaci w takie zacienione miejsce, no, w dużej mierze rozwiązuje ten problem. Więc trochę sytuacja wymusiła na mnie tą technikę, chociaż już wcześniej fotografowałem, może nie aż w takich ilościach, te słynne headshoty, ale tutaj pozwoliło mi to troszeczkę jakby bardziej rozwinąć tą technikę i zrobić tych zdjęć nieco więcej. Świetnym pomysłem na ustawienie osoby portretowanej jest wykorzystanie tak zwanej ramy. Mówię tak zwanej, bo rama w rozumieniu kompozycji fotograficznej, portretowej jest przeze mnie rozumiana na dwa sposoby. Dosłownie. Po prostu wkładamy kogoś w ramkę i troszeczkę mniej dosłownie, bardziej chciałem powiedzieć metafizycznie, a tak naprawdę chodziło mi o metaforycznie, czyli rama jako przestrzeń, która w jakiś sposób zamyka nam kadr portretowanej osoby, ale nie w sposób dosłowny. Zobaczmy zdjęcia. Na Dniestrze, jedna z nieuznawanych republik, gdzieś na styku Mołdawii i Ukrainy, jesteśmy tutaj na wyjeździe reporterskim, przygotowujemy materiał do książki, ja fotografuję. Jesteśmy w polskiej w wiosce, w której mieszka mnóstwo osób, które ma polskie korzenie i związki z Polską. No i pani, z którą moi koledzy prowadzą wywiad, którą no, chcę sportretować. Piękne kolory, pięknie pomalowane domy, piękne materiały wywieszone, pani bardzo malownicza, idealnie wpisująca się kolorystycznie w cały ten układ. I to, co zauważam
na samym początku, w pierwszej kolejności, to ogromna ilość wszelakich ram. Ramy drzwi, ramy okien, ramy wewnętrznych drzwi, zewnętrznych, wywieszone zasłony, które też tworzą różnego rodzaju ramy. Myślę sobie, super, to będzie świetny pomysł na zdjęcie, zrobić właśnie taki portret całej sylwetki tej pani i ustawić ją w tej tutaj ramie. Nawet nie musieliśmy zbyt dużo prosić, ani jakiegoś wielkiego zachodu nie trzeba było z tego względu, że wychodziliśmy, po prostu pani wyszła nas odprowadzić i to był dobry moment, żeby poprosić ją, żeby stanęła właśnie w takim świetle, żeby to światło wpadające do pomieszczenia, które bardzo uplastycznia całe to miejsce, też pomalowało delikatnie jej twarz i ona w tej po prostu relatywnie prostej pozycji w tej ramie wydała mi się idealna. Rama skupia uwagę na osobach, które fotografujemy. Rama jest takim elementem troszeczkę tak pewnego tunelu, rzekłbym, pewnego rozwiązania, które nie jest symetrią zbieżną. Chociaż symetrię zbieżną też można potraktować jako ramę, zresztą za chwilę wam o tym powiem. Tak czy inaczej ona zamyka tą przestrzeń i pomaga nam uporządkować taki kadr portretowy, kiedy robimy portrety takie bardziej sylwetkowe, jak tamto zdjęcie z Jordanii, czy to zdjęcie ze Sri Lanki. Rama tu dosłownie, tak jak na samym początku, na pierwszym zdjęciu, zamyka tą przestrzeń, zamyka naszego bohatera w jakiejś przestrzeni, kładąc cały akcent na jego twarz, na to, co chcemy pokazać, na tą atmosferę, którą udało nam się, bądź nie, miejmy nadzieję, że jednak udało nam się wyczarować za pomocą naszego aparatu, ale tak naprawdę wyczarować za pomocą naszej relacji, którą z tym portretowaną osobą właśnie budujemy. Jedno z pierwszych zdjęć w takich w ramie, jakie zrobiłem, zupełnie jakby nie mając świadomości, że tą technikę właśnie podświadomie odkryłem, to jest to zdjęcie z 1998 roku z Fatehpur Sikri w Indiach, które swojego czasu odbiło się jakimś tam echem na ówczesnych serwisach, gdzie się zdjęcie pokazywało. Jednych zbulwersowało, innych zachwyciło. No niemniej jednak ta trędowata pani, żebrząca trędowata pani, która przypomina Madonnę, patrząc na to już zupełnie kompozycyjnie, wystaje w sposób taki bardzo, bardzo cudowny z tej ramy, którą to ramę stanowi cień, który stanowi tło, które za nią się znajduje. Tutaj nie ma żadnych innych elementów poza właśnie cień, poza tło. I to jest jedna z metod, którą później zacząłem wykorzystywać, czyli stawiałem osoby w taki sposób, żeby właśnie troszeczkę wystawały z ciemnego w jasne, mówiąc tak opisowo. Fotografowałem wtedy w kontrze, czyli nie doświetlałem, co dawało mi efekt taki, że tło stawało się po prostu czarne, a osoba była dobrze naświetlona. Tutaj semi podobne rozwiązanie, bo mamy tutaj kilka, nazwijmy to technik, czy też przynajmniej dwie rady, o których wcześniej wspominałem, wykorzystane. Mianowicie kolor, bo niebieska koszula znów, a nie mówiłem. No i rama, rozumiana jako rama drzwi, jak i rama cienia, które za tym tutaj hodowcą, plantatorem tytoniu z Binales w zachodniej Kubie się znajduje. Zwróć uwagę, że większość moich kadrów tego typu jest w tak zwanym cięciu amerykańskim, kadr amerykański, taki kadr, w którym w filmie robi się dialogi, czyli od połowy ud w górę, czasami przycięty czubek głowy. Ja bardzo, bardzo lubię takie kadrowanie. Jeżeli masz obiektyw 35 mm, on się do tego idealnie nadaje, do takich właśnie kadrów amerykańskich. One się tutaj jeszcze będą pojawiać. Rama traktowana mniej dosłownie, bardziej metaforycznie, bo tutaj ta rama ludzi gdzieś tam odwróconych od tego młodego chłopaka, liście, jego nieco onieśmielenie na moją prośbę o zdjęcie, ale wyglądał tak, był tak fenomenalnie ubrany, to zdjęcie z Kuby, z Baracoa, wschodniej Kubie znowu, że nie mogłem się powstrzymać. Znów jesteśmy na Kubie, znów mamy hodowcę tytoniu, tym razem uprawiającego tytoń. Tym razem w innym miejscu, troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. Zwróć uwagę, jak tutaj grają rzeczy, jak gra tło,
kolor, monochrom, czy też taki dupleks, ja mówię monochrom, dupleks kolorystyczny, bo mamy tutaj brązu trochę i takiej delikatnie brąz z dominantą magenty i rama także tutaj stojaków do suszenia tytoniu, która zamyka nam tą nonszalancką posturę pana hodowcy. Zdjęcie z, wspominałem, że będzie zbieżna perspektywa, voilà, bardzo proszę, zdjęcie z Wielkiego Bazaru w Stambule, no i właśnie zbieżna perspektywa i ta rama linii, które prowadzą nas do sprzedawcy tejże tutaj ceramiki i tak naprawdę cały ten anturaż, cała ta niebieska otoczka zamyka nam tą przestrzeń, jakby no, granatowa koszula, wiem, skupiając się na tym tutaj sprzedawcy. Rama jaskini, to jest bardzo proste rozwiązanie, przewodnik po jaskini, czy też rama, zdjęcie do, portret do wywiadu, więc musi zostać odpowiednio zakomponowany, więc odpowiednie miejsce. Zwróćcie uwagę, że tutaj to przesunięcie w prawo, w lewo robiłoby już robotę, jeśli chodzi o ten dwuspadowy dach. Zależało mi, żeby mój bohater, to jest szef jednej z takich bardzo oryginalnych rastafariańskich tak, osad, można powiedzieć, takich wiosek małych rastafariańskich niedaleko Barakoa, opowieść na osobną historię, no stoi właśnie na tle swojej chaty ta dwuspadowość dachu i on w środku, nawiązująca ta dwuspadowość do jego brody, no wszystkie te elementy musiały mi tutaj zagrać tak, żeby ta rama no, przyniosła jakiś kompozycyjny skutek. Kolejnym pomysłem na ciekawe rozwiązanie kompozycyjne w portrecie jest tak zwane przełamanie osi pionowej kadru. O co chodzi? Rzecz jest banalna, a tak naprawdę zyskujemy przez to no, fajną dynamikę w zdjęciu portretowym. Przełamanie osi pionowej polega na tym, że fotografując delikatnie przechylamy aparat w jedną bądź w drugą stronę. Dzięki temu tracimy tą symetrię twarzy, symetrię portretu, tą symetrię, tą linię, która przechodzi przez środek czoła, przez nos, dzieli usta na pół i biegnie sobie już tam do dolnej krawędzi portretu. Takie przełamanie, tak jak wspomniałem, dodaje portretowi pewnego dynamizmu, ponieważ zawsze, kiedy linie są pochylone, kiedy na zdjęciach mamy rąby, a nie prostokąty, to wrażenie dynamizmu na takiej fotografii występuje. Jeśli dodamy do tego jakiś element, tak jak na tej fotografii, który pozwala nam no, wzmocnić ten dynamizm, w tym przypadku dym z tego cygaro, no to mamy gotowy patent na udany portret. To jest Nepal, Mustang, fotowyprawa. Podobne rozwiązanie stosuję, przyznam szczerze, dosyć często przy poziomych kadrach, ponieważ poziome kadry portretowe są bardzo, bardzo trudne. Można poobcinać szyję, można naprawdę bardzo dużo poobcinać i popsuć zdjęcie. Ja stosuję taką zasadę, że poziome kadry zawsze przechylam. Tutaj obróciłem, czy też przechyliłem aparat troszeczkę w prawo i przez co portret położył mi się, mówiąc tak opisowo, troszeczkę bardziej w lewo. Zdjęcie jest takie gdzieś na granicy headshotu a średniego kadru, czyli takiego tak zwanego popiersiowego kadru. No i daje nam to właśnie przechylenie tej osi, zasymetryzowanie całego zdjęcia w momencie, kiedy jeszcze dołożymy do tego inne techniki, jak mała głębia ostrości, no to mamy gotowy przepis na dobre zdjęcie. Jeżeli dodamy do tego jeszcze jedną rzecz, która jest istotna, czyli te elementy, które kryją się za naszą fotograficzną wyobraźnią, czy też, no tak, warsztatem, wyobraźnią, że wzmacniamy pewne cechy, bo detonizujemy w tym przypadku piegi, które mocno tu wzmocniliśmy, to tak jak wspomniałem, mamy gotowy patent na zdjęcie. Podobna sytuacja, pionowy kadr, troszeczkę z góry, odbicie w okularach, po skosie, tu znów troszeczkę mamy po skosie, tutaj mamy podobną sytuację, też zdjęcie po skosie, delikatnie, taki portret, no, bardzo prosty. Tutaj nie ma żadnych fajerwerków.
poziome zdjęcie, tak jak w tamtym przypadku, tylko tutaj mamy w drugą stronę, czyli aparat pochylony w lewą stronę i tym sposobem model nam się kładzie w prawą stronę. Zwróć uwagę, że tutaj stosuję taką technikę i pochylenia, i jednocześnie uciekam troszeczkę z osi danej osoby, czyli tak jakbyśmy stali naprzeciwko kogoś, tak face to face, oko w oko, oczy w oczy, to ja tutaj się przesunąłem troszeczkę w lewo i jeszcze w lewo pochyliłem aparat. Jednocześnie ta osoba zawsze troszeczkę na nas zwraca uwagę bardziej i tym sposobem obraca głowę w naszą stronę i mamy gotowy patent. Czy tutaj, bardzo lubię to zdjęcie, tamto zdjęcie było ze Sri Lanki, to jest z Wietnamu, gdzieś z trekkingu w północnej części Wietnamu. Jedna dziecko, dziewczynka, mieszkanka jednej wioski i tutaj no, wykorzystałem właśnie zarówno to troszeczkę pochylenie, aparat w prawą stronę, fajne tło, akurat tutaj nic nie musiałem robić, o nic prosić, ona była bardzo fotogeniczna, bardzo chętna do fotografowania, do bycia fotografowaną, no i oczywiście robiła strasznie poważne miny, co mnie w dwójnasób cieszyło, bo wiedziałem, że te zdjęcia będą na swój sposób oryginalne. Skupiając się na elementach technicznych związanych z technologią fotografowania, w tym przypadku ze sprzętem fotograficznym, warto rozważyć pomysł, który nazywa się bardzo krótko mała głębia ostrości. Bardzo mała głębia ostrości. Takich zdjęć z małą głębią ostrości już troszeczkę pokazywałem, ale teraz skupię się na tym aspekcie. O co chodzi z małą głębią ostrości? Ano chodzi o to, żeby przede wszystkim ustawić ostrość na oku, które jest bliższe nam, fotografującym, i wykorzystać bardzo, bardzo małą głębię ostrości. Jak małą? Cóż, kilka tygodni temu kupiłem sobie obiektyw, który ma przysłonę 0,95 i mogę de facto z taką głębią ostrości fotografować, czyli praktycznie no, centymetrową, ale w tym przypadku zdjęcia z mali, o których wcześniej wspominałem, mamy tutaj przysłonę 2 bądź 2,2 i ta głębia ostrości jest 3 cm, mniej więcej 3 cm dla tego obiektywu. Mała głębia ostrości daje nam możliwość zaakcentowania tego, co w fotografii portretowej jest najważniejsze. Zaakcentowania oczu, o tym będę mówił później, jednocześnie rozmycia całej reszty. Czyli ustawiając ostrość idealnie na oczach, idziemy troszeczkę na łatwiznę, bo tak trzeba powiedzieć, bo nie pozostawiamy widzowi naszego zdjęcia nic więcej poza to, żeby w tych oczach po prostu utonąć, gdzieś tam się wtopić, stopić i nie móc od nich oderwać oczu, mówiąc wprost. Ale tak naprawdę jest taki typ portretów, w których ta mała głębia ostrości robi dużą robotę i tak jak headshoty, tak jak które zazwyczaj robiłem na małej głębi ostrości, tak jak później troszeczkę innego rodzaju portrety robiłem, które robiłem, to starałem się jednak tą małą głębię ostrości mieć. Oczywiście można kupić do tego odpowiedni obiektyw, 85 światło 1.4, 50 światło 1.4, czy wspomniane obiektywy tych różnych chińskich producentów o jasności 0,95, jakieś Artisane chociażby, ale też można po prostu wziąć aparat, obiektyw 2 światłem 2,8, taki travel zoom 24-70 czy 24-80 i światło 2,8 daje nam możliwość też uzyskania małej głębi ostrości, płytkiej głębi ostrości i przy zastosowaniu ostrzenia na oko bliższe nam fotografującym na uzyskanie takich dosyć fajnych efektów. Kolejny techniczny, technologiczny pomysł, troszkę bardziej zaawansowany, to jest wykorzystanie sztucznego światła w portrecie. Czyli co? Robimy studio, w pewnym sensie tak można powiedzieć, tylko takie studio bardzo, bardzo mobilne. Gdy kilka lat temu z moją koleżanką Agą Maruszczyk ruszyliśmy do Wolimierza na słynny festiwal, który się tam latem odbywa, wpadliśmy na pomysł sportretowania festiwalowiczów. Szukaliśmy jakiegoś pomysłu, którym moglibyśmy takie zdjęcia zrobić. Ja wpadłem na taki, który wydał nam się później najlepszy, no a efekt tego jest taki, że rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę. Założyliśmy lampę błyskową, na monopodzie zamontowaliśmy ową lampę, a na nią założyliśmy tak zwaną oktę, czyli taki oktagonalny softbox. Postawiliśmy tło i zapraszaliśmy naszych gości, zapraszaliśmy festiwalowiczów do portretu.
czyli jedna okta, która błyskała z góry mniej więcej tak pod kątem 45 stopni, jeden aparat 35 mm obiektyw, mała przysłona w okolicach dwóch i po prostu robiliśmy w ten sposób zdjęcia podobne. W tej samej stylistyce, w tym samym kadrze, w tym samym ustawieniu, w tym samym oświetleniu, po prostu po to, żeby stworzyć pewnego rodzaju zestaw takich samych zdjęć, portretów uczestników tegoż festiwalu. Zrobiliśmy tych zdjęć bardzo, bardzo dużo, jestem z nich zadowolony, fajnie to wyszło, fajny materiał z tego wyszedł. Ja tą technikę później zacząłem troszeczkę bardziej, może nie tyle co rozwijać, a modyfikować. Zacząłem eksperymentować, zresztą eksperymentuję do dziś z lampą błyskową. No i postanowiłem robić zdjęcia z lampą błyskową, ale w ciągu dnia, jeżdżąc na festiwal, jeżdżąc na Pride, na doroczną paradę do Berlina, wykorzystywałem technikę ultra krótkich czasów naświetlania, które pozwalają w ciągu dnia fotografować, no można powiedzieć, uzyskając efekt nocy. Czyli bardzo, bardzo mocno nie doświetlamy zdjęcie, co w ciągu dnia, kiedy jest bardzo dużo światła, no wiąże się z potrzebą synchronizacji z lampą błyskową na bardzo krótkich czasach, pokroju 1/4 sekundy, 1/8 sekundy. Efekt, jaki uzyskujemy, to właśnie taki efekt nocny, ponieważ aparat naświetla nam zdjęcie z niedoświetleniem 4, 5, czasem 6 przysłon, a lampa błyskowa bardzo mocnym błyskiem dopala nam pierwszy plan, czy też dopala nam to miejsce, te miejsca, które sobie ustalimy, że chcemy mieć lampą dopalone. Ja tutaj mam lampę trzymaną w ręce, zwalnianą, wyzwalaną za pomocą sterownika radiowego, więc mogę sobie ją ustawić tam, gdzie mi się żywnie podoba. I tak od paru lat jeżdżę do Berlina co roku, zresztą prowadząc tam warsztaty fotografii ulicznej, gdzie właśnie w czasie parady fotografuję tą techniką. I ostatnia rada, jaką dla Ciebie mam. Uśmiecham się na myśl o tym, co chcę powiedzieć, bo jest to fotografowanie czy też portretowanie, które najbardziej lubię. Trochę zdjęć przy poprzednich radach tego typu wykorzystałem, ale teraz skupmy się na nich jakby tak gruntowo. Jest to tak zwany portret społeczny. Otóż portret społeczny to jest taki rodzaj fotografowania, gdzie pokazujemy daną osobę w miejscu jej aktywności, pracy, życia, w takim miejscu, które w jakiś sposób z daną osobą jest związane. Jest to rodzaj fotografii narracyjnej, narracji fotograficznej, czyli opowieści. Portret nie jest już tylko grą z kompozycją, z kolorem, z jakimiś ustawieniami, lampa, mała głębia ostrości. To wszystko teraz spychamy na bok, nie deprecjonujemy. To jest po prostu coś innego, inna technika, inny sposób obrazowania. Portret społeczny to jest taki rodzaj fotografii, której portret daje nam coś więcej, wnosi nam coś więcej. Jeśli do takiego portretu zrobimy jeszcze opis, jeśli powiemy, że ten młody człowiek, który pracował wiele lat w knajpkach, gdzieś w resortach turystycznych na Kubie, wrócił do domu, bo jego wuj zachorował i musiał mu pomagać, i musiał prowadzić jego dom i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dołożymy do tego cały anturaż, to wszystko, co się kryje na ścianie, co jest wywieszone na ścianie za tym moim bohaterem, no to dostajemy historię. Historię, która jest nieco głębsza od tylko headshotu czy jakiegoś innego portretowego zdjęcia, za którym, mówię, poza tą estetyką czy też egzotyką często nie stoi nic więcej. Robię bardzo dużo portretów społecznych. Kiedy miałem okres taki, że jeździłem dużo na Kubę, to w zasadzie skupiałem się wyłącznie na takim portrecie i moich bohaterów fotografowałem pasjami, dopisując historię, w sensie dogadując, dopytując i dopisując do tych zdjęć później historię, tak żeby coś się za nimi więcej kryło niż tylko wizualna estetyka. Ale często portret społeczny uskuteczniam już bez takiego głębszego wchodzenia w relacje, chociaż dla mnie podstawą każdego portretu, każdego procesu portretowania jest rozmowa
nawet jak nie znamy języka, da się porozumieć z bohaterami moich zdjęć, po to, żebyśmy się chociaż trochę poznali, chociaż trochę polubili, żeby chociaż trochę pokazać, co się kryje za moimi intencjami. Tak jak tutaj ten oto sprzedawca ananasów oczywiście ze Sri Lanki, który siedział sobie po prostu tutaj na przyczepie swojego samochodu i czekał na klientów. No, od razu zauważyłem, że to zdjęcie będzie fenomenalnie wyglądało, bo te ananasy w rytmach super wyglądają, było świetne światło. Tutaj, jak widzisz, jest ta technika właśnie wyjścia z cienia odrobinkę, ale to tło, które gdzieś tam się rozmywa, swobodna pozycja, buch, i zdjęcie ma. To już omawialiśmy, ale tutaj możemy się, o właśnie, na takim kubańskim zdjęciu skupić. Sprzedawca z takiego małego, prywatnego, mięsnego. Sprzedawca, to chyba kaczki z Bangkoku, muzyk z Kuby. To są wszystko zdjęcia, właśnie portrety społeczne. Portrety, które pokazują kogoś z jakimś elementem, który go w jakiś sposób determinuje, tak? Muzyk z gitarą, sprzedawca z produktami, które sprzedaje. Kiedyś pojechaliśmy na fotowyprawę do Mustangu, do Nepalu, i tam znowu portretowałem szkołę. Portretowałem dzieciaki, które chodzą do dosyć słynnej szkoły w Jarkot, bo jest to szkoła, która jest wspierana przez dwie fundacje, austriacką i polską, i dzieciaki z tej szkoły mają szansę na dalszą edukację, już średnią i wyższą w Katmandu, no i bycia lekarzami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej. No więc portretowałem tych młodych uczniów. To zadanie było dosyć trudne, no bo sportretować dzieciaki, jak to zrobić? Nie miałem na to jakiegoś pomysłu, a przyszedł mi ten pomysł do głowy w momencie, kiedy zobaczyłem ich pokoje, w momencie, kiedy zobaczyłem miejsca, które są z nimi związane, które są w jakiś sposób spersonalizowane, są osobiste, i postanowiłem porobić po prostu portrety tychże młodych uczniów i uczennic w miejscu, w którym oni na co dzień żyją, na co dzień funkcjonują, na co dzień sobie po prostu przebywają. I tak powstała cała seria właśnie takich, no, społecznych portretów uczniów ze szkoły w Jarku. Na koniec dwa zdjęcia, to zupełnie z innej beczki, ale też portret społeczny, Michał Korta i próba sportretowania. Pomysł był taki, żeby sportretować go w galerii w Bochni, gdzie no, wystawia bardzo fajnych fotografów, pokazuje bardzo fajne zdjęcia. Czasami tam, nawet tutaj z naszą grupą Fotografowanie w Podróży, bywamy, żeby posłuchać opowieści, poglądać zdjęcia. No i też właśnie taki pomysł pokazać galernika, pokazać kogoś, kto prowadzi galerię. No to zadanie wydaje się bardzo proste, po prostu pokazać go w miejscu, w którym on pracuje i w otoczeniu tego, czym się zajmuje, czyli w pięknych fotografii, w ramach, na ścianach. No i tak powstały te dwa zdjęcia. Pierwsze takie bardziej osobiste, bo po prostu zdjęcie Michała, drugie takie, które pokazuje też i więcej tego miejsca, tutaj jeszcze z takim zawoalowanym napisem, czyje to są zdjęcia, więc można z tego wyczytać nieco więcej. No i tak ta sesja wyglądała, bardzo krótka, tylko po to, żeby, no, żeby mieć, pokazać zdjęcie osoby pracującej w galerii i żeby można było sobie potem to zdjęcie do czegoś, chociażby do prezentacji na stronie, wykorzystać. To było 8 rad, a ja obiecałem, że będą jeszcze 2. 8 pomysłów, 2 rady. Dwie rzeczy, o których warto pamiętać, kiedy bierze się aparat i chce się zrobić komuś zdjęcie. Pierwsza zasadnicza: oczy to zwierciadło duszy. To brzmi, ja wiem, jak to brzmi, sam się uśmiecham, kiedy to mówię, ale rzeczywiście fotografia portretowa to jest fotografia oczu. I to nie ma znaczenia, czy te oczy na nas patrzą, czy te oczy na nas nie patrzą. To znaczy, w oczach jest wszystko. Dlatego trzeba wypracować sceny portretowe tak, żeby te oczy zbliżyły się do tego, jakimi są naprawdę. Żeby to nie były oczy kogoś, kto chce nam coś sprzedać, oczy, które pokazują, że ktoś jest na nas zły, chyba że chcemy takie portretowe zdjęcia zrobić. Ale chyba nie na tym nam do końca zależy. Żeby tą duszę
wydobyć, cudzysłów, to te oczy muszą być takimi oczami, jakie są po prostu na co dzień. I na to potrzeba niestety trochę czasu, więc w tej fotografii w podróży nie zawsze nam się to udaje. Trudno. Warto mieć coś, niż nie mieć niczego. Bardzo mądre. Ale druga rzecz, o wiele ważniejsza, może nie ważniejsza, może taka, która podsumuje w jakiś sposób całe to portretowanie, fotografowanie portretowe. Tak naprawdę portret to jest prezent. Prezent, który my dostajemy, fotografujący od tych, których sfotografowaliśmy. Nieodwrotnie. I warto o tym pamiętać. Warto pamiętać, żeby za ten prezent podziękować. I warto pamiętać jeszcze jedną rzecz. Że portret to my. To jak portretujemy, mówi o nas bardzo, bardzo dużo. I to może być niebezpieczne, bo się po prostu w niebezpieczny sposób obnażamy.